Pelargonia pachnąca, inaczej anginka czy geranium, Wszystkie nazwy są określeniem tej samej rośliny ozdobnej, którą możemy kojarzyć ze wczesnego dzieciństwa. Obecnie jest ona rzadziej uprawiana i rzadziej pojawia się w domach, jednak warto to zmienić, ponieważ anginka jest nie tylko rośliną ozdobną. Uprawiana ona jest w doniczkach na parapetach i na balkonach. Ma ona charakterystyczne liście o intensywnym, bardzo intensywnym zapachu i kwitnie ona na biało, blado różowo z różnymi odcieniami. Są różne odmiany smakowo-zapachowe tej rośliny: np. o zapachu miętowym, najbardziej popularna o zapachu cytrynowym, a nawet o zapachu lekkopieprzowym. Garanium gościło w wielu polskich domach nie tylko ze względu na zapach cytrusów, rozłożyć te liście czy też kolor i kształt kwiatów. Roślina ta przez wieki ceniona była za swoje właściwości lecznicze z powodu których zyskała zresztą Tą inną nazwę, czyli anginka lub też anginowiec. Pelargonia pachnąca ma szereg właściwości leczniczych, które dawno już doceniła medycyna ludowa. Liście geranium są źródłem olejków eterycznych. Geranium zawiera także garbniki, witaminę C, kwasy organiczne, flawonoidy, a także geraniol. I dzięki nim anginka wykazuje właściwości przeciwwirusowe, antybakteryjne, przeciwbólowe i przeciwzapalne. Dodatkowo działa też znieczulająco, tym samym jest pomocna przy przeziębieniach, infekcjach górnych dróg oddechowych. Napar z geranium można pić nie tylko w okresie jesienno-zimowym, ale także przy problemach z nadciśnieniem. Poza tym łagodzi bóle reumatyczne, spłyca blizny. Czy zmniejsza obrzęk po ugryzieniu owadów? Na parzanginki stosuje się także jako, także jako środek pomocniczy w leczeniu ostrego zapalenia ucha środkowego. Kiedyś wkładano liście do ucha przy bólach i stanach zapalnych ucha. Z liści geranium warto zrobić również półkankę jamy ustnej, ponieważ odświeżona oddech, a także pomaga uśmierzyć ból zębów. Takie zmiażdżone liście możemy także przykładać do bolących miejsc na skórze. Bardzo popularna jest na przykład nalewka z tej pelargonii. Pachnące. Jak zrobić taką nalewkę? Bardzo prosto. Pokrojone liście zalewamy po prostu alkoholem 40% około, zakręcamy i odstawiamy w ciemne miejsce i po około 3 tygodniach odcedzamy i nalewka jest gotowa. Na przeziębienie i grypę lub dolegliwości pokarmowe dodajemy kilka kropel nalewki do herbaty. Można również wlać trochę nalewki do gorącej kąpieli, stosując ją jako aromaterapię na ból mięśni i stawu wywołany na przykład traumatyzmem czy stłuczeniami pomoże smarowanie i masowanie obolałych miejsc Niewielką ilością tej nalewki. Związki zawarte w pelargonii pachnącej neutralizują szkodliwy wpływ wolnych rodników na organizm, a co za tym idzie, opóźniają procesy starzenia się komórek. W dodatku obniżają ciśnienie tętnicze krwi i uelastyczniają ściany naczyń krwionośnych. W rezultacie zmniejszają ryzyko np. powstawania żylaków. Pelargonia pachnąca. Wykorzystywana by może być także z powodzeniem w kuchni. Może być ona składnikiem wielu różnych potraw, zarówno deserów, jak i dań wytrawnych. Dodaje się ją do sałatek przygotowanych na bazie kurczaka czy warzyw. Może z powodzeniem zastąpić skórkę cytryny czy trawę cytrynową.